Witam wszystkich bardzo serdecznie, tych, co uwielbiają karty, tak jak ja. W następnym filmie z cyklu Interesujące talie kart. Mamy tutaj talię wyroczni, nazywa się Święci Buntownicy i jest ona bardzo interesująca, przynajmniej wydała mi się taką interesującą, kiedy oglądałam takie angielskie kanały, w których było trochę więcej na temat tych kart niż tylko obrazki i pokazane ilustracje, które są na nich. Posłuchałam kilku opinii i wydało mi się, przynajmniej poczułam, że to będzie bardzo interesująca talia. Otworzę ją teraz, bo już czeka na swoją kolej i ja już też się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, dotknąć. Autorką tej talii jest Alana Fairchild. Jest to chyba książeczka też, znaczy książeczka jest tutaj w środku, której autorką jest Alana. Te wszystkie ilustracje są zrobione przez Atom Sky Morrison. To jest talia, która ma być przewodnikiem w życiu i unikalnym, autentycznym życiu. Kto to wydał? Blue Angel wydał. I te karty są zawsze fajnie zrobione. Pudełko tutaj ma te uchwyty, jak widzicie. Będzie łatwo po prostu złapać i wyjąć te karty. Na przykład mam takie pudełka, w których na przykład obie lilie nie mają tych uchwytów i tam trudno jest czasem otworzyć te pudełka, ale jeżeli ktoś nie trzyma kart w pudełkach, to jest ok. Tutaj mamy informację o tym, że w tym zestawie mamy 45 kart i książeczkę, która ma 184 strony. Jest to przepiękny zestaw kart zadedykowany Tobie, czyli ja je kupiłam, więc to są dla mnie. Jeśli wy kupicie, to będą dla was. I dla ciebie, który chcesz żyć swoje życie w sposób bardzo unikalny, inspirujący i dzielić się światłem ze światem i oferować te święte rebelie całemu światu. Czyli oferować to święte buntownictwo innym. To są takie karty unikalne i takie mają naturę taką indywidualną. Jeżeli chcesz być świętym buntownikiem, na pewno możesz zechcieć wyrazić swoją prawdę w sposób autentyczny i pomóc uzdrowić świat i troszeczkę potrząsnąć niektórymi rzeczami. I właśnie ta talia świętych buntowników, to jest ukochanie życia i odmowa wierzenia w to, że nasze marzenia są niemożliwe do spełnienia. Czyli jak najbardziej ta talia będzie nam pomagać uświadomić sobie, że marzenia owszem się spełniają. Dlatego to mnie tak urzekło i zresztą te obrazy tutaj w tej talii są fajne i piękne i cudowne. I tutaj mamy jeszcze wydanie, jest 2014, a to było wydrukowane w 2018, to co trzymam w tej chwili. Tutaj jest taka karteczka ochronna, pudełeczko w środku tak wygląda. I mamy talię i mamy książeczkę. To jest, rewers jest taki. Przefajny. Jedna z kart to właśnie jest to, co jest na tutaj na stronie tytułowej, na okładce. Tutaj oprócz tego, co przeczytałam już do tej pory, mamy też informację o tym, że ta wyrocznia jest zadedykowana tym wszystkim, którzy nie boją się potrząsnąć klatkami i roztrzepać pióra i rozkołysać łódź. I żeby z miejsca, w którym oferują taki kochający serwis i rozwój duchowy dla
ludzkości. To jest właśnie dek dla tych ludzi, czyli to są karty dla tych ludzi. Niech twoje buntownicze serce bije z mocą boskiej łaski i niech twoja dusza kwitnie razem i kreuje świat, żeby obudzić całą miłość. Tak mniej więcej jest moje wolne tłumaczenie. Tak wyszło. Tutaj mamy informację, przedstawienie tych kart, czyli takie krótkie introduction, czyli wstęp. I potem mamy każdą kartę opisaną. Każda karta ma numer i potem w książeczce strony, ile mniej więcej na każdą kartę. To jest to przedstawienie. Trochę informacji. Mamy tu całkiem kilka stron. Dlaczego potrzebujemy kreatywności? Tutaj na przykład jest taki podtytuł. Twoja kreatywna energia uhonoruje twoją indywidualność. To jest twoje prawo do tego. I taka siła i moc źródła dla uzdrowienia osobistego i wzrostu duchowego. Już nie będę tłumaczyć więcej, bo będziemy tutaj całą książeczkę czytać, a to nie o to chodzi. Chciałabym karty wam pokazać. Jeżeli będzie później może czas albo ochota, to może zrobię po jakimś czasie, po pół roku czy po kilku miesiącach jakąś taką opinię na temat tej talii, co ja tutaj, jeśli z nią będę pracować, jak to będzie wyglądać, jak i do czego ona może służyć. Jakie tutaj przebudzenie oferuje? Mówi tutaj, pytanie jest też, co oferuje, co to jest żyć autentycznie? To jest taka wewnętrzna praca z efektami na zewnątrz. Bardzo w pierwszym zdaniu już wytłumaczenie. Jak ta wyrocznia pracuje z tobą? Jak może przynieść uzdrowienie? Tutaj jest, jak można pracować, czyli o tym, żeby sobie robić dziennik, notować to, co się uzyska, jakie przekazy. Można też zrobić ołtarz i użyć dla siebie i tylko medytować z tą talią. Tutaj jest o uzdrawianiu i o tym, jak czytać karty. Pewnie są jakieś rozkłady. Tu jest rozkład jaja. To jest rozkład na kreatywność, inspirację i nowe życie. Może zrobię taki rozkład ogólny, ale to dopiero może w lipcu albo w sierpniu. Wiadomości. I tutaj już mamy te karty. Czyli tak, ta książeczka jest bardzo, bardzo... wydaje się mała, ale jest bardzo naopakowana różnymi informacjami i tutaj przy każdej karcie jest proces uzdrawiania. Mniej lub więcej jest napisane na ten temat, raczej więcej niż mniej. Jak czujesz? Cały czas jest jak się czujesz. Bardzo dużo jest tych informacji. Myślę, że to jest taka kopalnia informacji na temat tych kart. Na końcu mamy o Alanie Fairchild, która jest bardzo znana. Ona ma kilka talii, nie tylko tą jedną. I tutaj jest też o tej artystce, Atom Sky Morrison, urodzona w Nowej Szkocji, w Kanadzie. A nie, przeprowadziła się na zachód poprzez całą Kanadę. Rocky Mountains. Ok, czyli to jest to. Aha, i tutaj od razu mamy informacje o tych właśnie kartach, które ta autorka ma w swoim dorobku. I mamy tutaj Mother Mary, czyli Matkę Maryję. Wyrocznie. Podróż przez miłość. Nie znam tych talii. Kun Yin Oracle, czyli to też jest jakaś inspiracja
pewnie wschodnia. I dalej Isis, wyrocznie Isis mamy. Crystal Angels i trzy czwórki. Jakieś uzdrawianie i moc nieba i ziemi. Kryształowi mistrzowie i trzy trójki. Jeśli więcej chcielibyście wiedzieć, to można znaleźć więcej informacji na stronie Blue Angel na temat tego, co robi Alana Fairchild. I o tej artystce też pewnie się można więcej dowiedzieć. Na razie to zamkniemy i odłożymy. Zobaczymy karty. Bardzo ładne ilustracje. Bardzo mi się podoba rewers. Jest pełen różnych symboli. To są jakieś jajka niebieskie, pióra. Tutaj jest muszla. Tutaj jakby ciąg, zapomniałam jak się nazywa, matematyczny w każdym razie, jakieś takie połączenie energii. Tutaj jest jakiś kosmiczny wir, liście i twarz kobiety, bardzo spokojna twarz. Śliczne są. Teraz zobaczmy karty po kolei. Po burzy, ta karta się tak nazywa, jest numer 1. Sowa. Bardzo ładna. One mają, jak widzicie, różne te ramki. Nie wszystkie są takiego samego koloru. To już widziałam wcześniej. Wewnętrzne zaufanie, ta karta się nazywa. Bardzo się świecą, więc jak jest światło takie odbijające się, to po prostu będzie refleks i będzie widać w kamerze. Natomiast są piękne. Inspiracja. Pszczółek dużo tutaj jest. Na tej karcie i kwiatów. Ciekawa twarz. Przeciwko ziarnu. No nie bardzo z tego tytułu mogę zrozumieć, o co chodzi, ale tutaj jest tak jakby nurkuje pod wodą kobieta i pod tą wodą ptaki są, więc może to nie jest pod wodą, a może jest, a może to jest tylko wyobraźnia. Zobaczę później w książeczce. Podążaj za swoim rytmem. Szok nowego, czyli wejście w nowe i jakiś szok dla jestestwa tej osoby. Tutaj ma podkreśloną czakrę gardła i czakrę trzeciego oka. Interesujące tutaj są kształty. No właśnie, tutaj jest to buntownicy, którzy byli widoczni na okładce. To jest spuścizna światła, tak? Czyli chodzi o takie przekazywanie sobie światła z pokolenia na pokolenie, tej wiedzy, informacji, doświadczeń. Przepiękna jest ta karta. Bądź myśliwym, a nie zwierzyną łowną. Czyli wejdź, bo sowy to nie zawsze są. Znaczy sowy są drapieżnikami też i przecież po nocy potrafią złowić sobie myszki i nie tylko. Więc piękne.
Co czujesz? I tutaj mamy jabłko i pomarańcze. I w tle pełni księżyca. Co czujesz? Uwalnianie lojalności. Mamy tutaj jakieś, czy to pszczoły, muchy na tej nagiej kobiecie. Interesujący przekaz. Nurkowanie za światłem, w stronę światła, po światło. Widzicie, no tutaj się odbija właśnie te, są bardzo błyszczące te karty. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. O, również od pierwszej myśli o tym, że pójdę, czy pojadę. To jest prawo przyciągania, czyli moc przyciągania. Jak przyciągają się osoby do siebie. I tu widzicie, jest ta, to źródło światła, które jest raczej przy sercach i ta moc przyciągania. Wyjście poza normalność. I złota żarówka i pełno takich guziczków i guzików. I nie tylko jakiś monet. Nie, raczej to guziki. A nie, monety też są. Na przykład tutaj jest moneta i tu. I tutaj jest zegar w miejscu trzeciego oka, który ma dużo wskazówek. Trzy. Tu jakby klucz. Ciekawe. Wielka wizja, wielka jasna wizja. Wielka pogrubiona wizja, czyli taka ogromna wizja. I tu znowu mamy tak samo, tutaj czakrę gardła, tutaj mamy jakieś symbole, oczy pięknie pomalowane i tutaj mamy trzecie oko i tą wizję. To, czego chcesz, chce ciebie. To trochę jak Rumi. Tego, czego poszukujesz, szuka ciebie. No, jest w tym coś. To, co już masz. To, co jest już z tobą. Jakieś otwarcie, anioły. W sensie motyli. Spirala manifestacji. Śliczna ta spirala. I te pióra tutaj. Bardzo ładne. Bardzo magiczne są te karty. Śni przepiękny sen. Miękko, miękko i delikatnie dotyk. Dużo emocji tutaj. I łzy. A to jest to, co mamy właśnie tu. Jest to karta poza umysłem. Bicie serca. To właśnie to jest ten ciąg energii, który nasze serce wytwarza, taką energię przyciągania.
Nie wiem, czy zauważyliście, że tutaj jest na przykład pokazane kości, szczęki. Tak jakby ta osoba tutaj była pokazana, taka prześwietlona, powiedzmy, takim rentgenem, taką właśnie takie widzenie poprzez ciało. Ona czuje, ona wie. Chyba wyłączę lampę, bo się odbija coraz bardziej. Ona czuje, ona wie. Broń się do końca. Warto. Tu jest jakby sowa, jest ciemna karta. Tu są te oczy i ta reszta, i tutaj jest jakby osoba z tym związana. No, sporo do poczytania, sporo do. Tutaj jest coś na tej karcie. Tak jakby klej. No cóż, jakiś błąd. Niestety, do wydruku. Nowe urodziny, ochraniane czujnie, czujnie ochraniane. Też bardzo ciemna karta. Tu coś nowego się rodzi i chronione jest przez tą osobę, tą matkę. Teraz mamy karty, one tak się skleiły troszkę. Odpuść ciemne rany. Pozwól sobie kochać życie. Tu wypuszcza rybę ktoś wolno, czyli odpuszcza. I tu też mamy te kości widoczne w środku. I wszędzie w tych palce też te takie maleńkie. Rozluźnij się, czy rozluźnij trzymanie tej ciemności, bądź tego przyczyną. Otrzymywanie. Współpraca w marzeniach, czy marzenia. Współpracujące marzenia, też tak można przetłumaczyć. Różne twarze, różne kobiety. I tu serce, jakiś symbol, też jakby muszla. Widzenie prawdziwej siebie. Twoje perfekcyjne życie. Zaufaj sobie. No, mnóstwo tu papuga jest i inne ptaki i zwierzęta. Ciekawe. Wiara, proces wiary, czy wiara w procesie. Też można to uznać, że wygląda to jak modlitwa i ptaszek na plecach. Zesłane niebo, duża ilość światła. Świecie, nie z tego świata.
Conscious connection to jest świadome połączenia, czyli połączenia, które mamy między sobą albo w sobie. Słuchanie prawdy. Często takie muszle duże, pamiętam, widziałam w domach mojej rodziny. Moja mama też chyba miała kilka i przykładała nam do uszu, jak byłyśmy małe. Było słychać szum morza. Skup się na świetle. Odbuduj, czy przywróć i replenisz, to jest jakby uzupełnij. Pewnie energia albo jakieś brakujące rzeczy. Tu mamy dużo muszli i osobę, która nabiera mocy, schowana tu w środku. I tu też u góry mamy te guziczki z powrotem i monety i klucz też tu jest u góry. Wolna od oceny, wolna, żeby kochać. Czy wolny od oceny, wolny, żeby kochać, bo to może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Święty głupiec. Ma czapkę takiego właśnie magika. I tu widzicie na sznureczkach lalkę taką. Znaczy wdrożenie, czy przyniesienie, wprowadzenie w formę czegoś, takie jakby zamanifestowanie czegoś w fizycznej formie, a nadanie czemuś formy w ten sposób. I znowu tutaj są te kości pokazane, jak widzicie, przez skórę. Świat pragnie być, chce być napisany. Mamy motyla. Powróć do życia. Przyjdź do życia. Tak jakby się malowała pędzlem ta kobieta i nadawała sobie kolor skóry w pewien sposób. Ma tutaj małpkę, ptaszka. Wizja życia poza śmiercią. Prezent Pandory. Śliczna maska i serce bardzo rozświetlone. Taka magia w tych kartach. To była ostatnia z tych kart. No tak się zaprezentowały. Mam nadzieję, że ten film pozwoli może Wam, niektórym z Was, zobaczyć z bliska te karty i może kupić sobie, jeżeli macie na to ochotę. Są świecące i jak tutaj w kamerze to odbijają światło. Zobaczymy, co nam powiedzą jeszcze na koniec. Powróć do życia, czyli trzeba się namalować na nowo. To jest przedostatnia karta. Nie, jeszcze nie przedostatnia, jedna przedostatnia. I mówi to o tym, że ty jesteś najbardziej świętym, najświętszym dziełem. Teraz ożywiasz siebie do życia i to jest tak, jak powinno to być. Nie znaczy to, że będzie to łatwe, ale możesz mieć odwagę i wspierać siebie w tym procesie.
I tutaj jeszcze jest informacja o tym uzdrawianiu. Tutaj są trzy strony na temat tego, tej karty. Tutaj prośba jest, żeby się położyć, włączyć sobie piękną muzykę, którą się kocha i pozwolić, żeby ta muzyka przeszywała nasze ciało, czyli tak delikatnie, muzycznie masować sobie swoje ciało i przez ten dźwięk czyścić swoją energię i światło wokół nas. Pozwól sobie czuć się dobrze. Pozwól swoim komórkom otrzymać tą energię tego światła, tej muzyki i tych wibracji. Pozwól, żeby było życie. I jeszcze tu więcej na ten temat piszę, więc całkiem to jest spora talia, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Można czytać intuicyjnie na pewno też, bez książeczki, ale myślę, że ta książeczka sporo wyjaśnia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Było mi fajnie i miło przedstawić tą talię, bo jestem cała zachwycona tymi obrazami. Pozdrawiam Was.